Cały rok kopiemy i kopiemy, w końcu przyszedł ten dzień, kiedy inaugurujemy to wszystkie kopanie, czyli jest jam, jutro są zawody, ja jestem już w barwach bojowych, w koszuli bojowej ubrany. No i co, zaczynamy, sobotni dodatkowy bestriczek. Ludzi przyszło masę, naprawdę, także jestem strasznie zadowolony, czuję się jakbym miał urodziny. No i cóż więcej mogę więcej powiedzieć, fajnie, warto robić, bo potem ta robota właśnie takie fajne chwile nam przynosi. Także dawać, idziemy. Zaczynamy sobotnie dodatkowe konkurencje, które nie były w planie, ale ze względu, że nasz sponsor lokalny Addict Bike, sklep rowerowy, rzucił bardzo fajne nagrody rzeczowe. Rozdajemy dzisiaj w dodatkowym bestriku na dużym i małym stebapie, a zaraz po bestriku zaczynamy zawody na stolikach dużych, gdzie będzie trzeba zrobić najbardziej kreatywny przejazd. Jeszcze się bestrik nie zaczął, a tu już idą takie sztuczki, że po prostu szok. Także oficjalnie odpalamy maszynę. No i dobra, te skoki, które teraz będą, zaczynają bestrik, także macie 40 minut, by wykonać swoje najlepsze sztuczki. Ogień! Baby, life is like love, usually play it by ear. And what we see in here is not reflective of the years. Committed to each other, let's make one thing clear. We a pair like sneakers and gear, so don't compare me to your ex-man. Tell me I'm your best man, then you turn around and say I'm not much better than him. We hit these highs and lows and no arguments. But if I tell you she's a friend, well, she's really a friend. When I gotta go on tour, yo, I'm trying to make ends. So I can take you on a trip across the continents, to all the islands and the coastal regions, to place here again. Where you can practice your French and we can practice being us with no interruptions. Forget about the cussing, let what's in the past be the past, no front. Dobrze, dobrze idą naprawdę chłopaki. Lecą takie sztuczki, których się no nie spodziewałem, bo tak naprawdę gramy tutaj teraz o pietruszkę. Dzisiaj, bo jutro jest ten właściwy kontest. Także no raduje to me serce, bo widać, że chłopaki mają po prostu to wszystko gdzieś, jeżdżą dla zajawy i widać, że wszystkim sprawia to mega przyjemność. Tak jak mi organizacja tych zawodów, tak im jazda po prostu na maksymalnie wysokim poziomie. Zakończyliśmy właśnie sobotni bestrik, na którym symbolicznie rozdawaliśmy nagrody od lokalnego sponsora, od sklepu rowerowego Addict Bikes z Niepołomic. No, sztuczki poszły naprawdę mocne, nie spodziewałem się, że dzisiaj będzie aż tak mocno, ale wygrał, na małym stebapie wygrał Kamil Zięba, czyli lokalny ziomek, który buduje tutaj i trenuje tutaj na co dzień, robiąc 360 bar spin do bar spin back, także bardzo mocna kombinacja. Cieszy mnie to bardzo, że mamy tutaj lokalnie tak zaangażowanych i mocno jeżdżących rajderów. A na dużym stebapie wygrał Maciek Obara, który jest prawie jak stąd, bo trenuje tutaj regularnie, wykonując flipa, dwa bary do no-handa. Także tak samo potrójna, mega mocna kombinacja. No i co? Mieliśmy dodatkowe nagrody, rozdaliśmy, także zajaweczka poszła, super sztuczki. No cóż, trzeba by jeszcze wspomnieć o Sebastianie Podgórskim, który wykonał dwa flipy, o Łosiu, który próbował dwa flipy X-upa, ale finalnie nie udało się odjechać, ale mega próby. By wiele innych sztuczek, nie wymienię wszystkich, ale no poziom, jak sami widzicie, kosmiczny. U nas, w Szarowie, w małej wiosce, gdzieś na uboczu Krakowa. Jutro w niedzielę odbywają się zawody na wszystkich liniach, oprócz linii stolików. Nie planowaliśmy tutaj zorganizować zawodów ze względu na to, że te stoliki nie działały, ale całe szczęście, że oprócz mega dobrych rajderów, w naszej okolicy mamy też mega zaangażowanych i dobrych digerów. Dzięki Arkowi, lokalnemu budowniczemu z Winnicy, którego poprosiłem o ogarnięcie tego tematu, przez ostatni miesiąc pracował nad tymi stolikami, udało mu się wyremontować wszystkie 7 skoczni, doprowadzić je do idealnego stanu i dzięki temu dzisiaj w sobotę możemy rozegrać na nich dodatkową konkurencję na najbardziej kreatywny przejazd, gdzie będą się liczyły bardzo dobre sztuczki, ale też sposób ich wykonania musi być w tym jak najwięcej stylu. Także jestem mega ciekawy, co tutaj chłopaki pokażą. Idziemy sędziować. This quantumness of consciousness on top of this mountain of metropolis, knowledge thyself standing for the profitless. Lyrics lead to sacred documents concocted for the populace. I buy a vowel consonant, spread the word throughout the continents. You are worthy, so just boosting confidence. Yo, these verses with purpose, converses through churches. I do my service, scripted in cursive. Rise above and reach beneath the surface. Real talk, you deserve this. We rebirth the sense of purity, redefine the worth of currency. While we climbing vertically without adversity outside the self and internal.
enemy as I scribble this legitimate for the rich and mind occupants. Yo, we launching this ascending fifth dimension rocket ships. God is us, no hypothesis, increasing godly cognizance, building verbal monuments, finest stillness as the faucet drips. All this love is free of consequence. No i dobra, jesteśmy po ostatniej konkurencji dzisiaj, czyli konkursie na najbardziej kreatywną linię na dużych stolikach. Nie mam zielonego pojęcia, jak sędziowie to ocenią, bo to jest turbo, jakieś hardkorowe do oceny, chyba prawie jak skatepark. Także idę zobaczyć, co oni tam wymyślili w tym sędziowaniu. Sam jestem ciekawy, kto wygrał. Go. Dobra, mamy sobotę wieczór, jesteśmy po luźnym dżemiku. Wszystkie konkurencje bardzo fajnie wypadły. Bardzo dużo zawodników dzisiaj przyjechało pojeździć. Więcej niż się spodziewaliśmy, bardzo fajnie. Za mną możecie zobaczyć projektor i relację live z Red Bull Rampage, gdzie dzisiaj największy Polak bierze udział w zawodach w Utah. I zostało tutaj naprawdę masę jeszcze riderów, którzy chcą oglądać i kibicować wspólnie razem. A najfajniejsze jest to, że jak złapiemy całą buzację od tych zawodów, która niewątpliwie wskakuje zawsze przy oglądaniu takich live'ów, odpalamy światła i będziemy jeździć dalej na rowerach. Remember when we came up, everybody tried to clown us. Now the same people trying to say that they the ones that found us. All the minutes, all the hours, all the tears we devoured. Now we up, feel the power, screaming out the world is ours. Listen close to my voice, looking at me through the glass. I don't gotta lie to you, I don't gotta wear a mask. I just gotta be me and stay true to my last dying day. I did everything I could to make it back. Ok, no to mamy niedzielę, zaczynamy zabawę. Na pierwszy strzał idzie zbijak dla wszystkich. Dobra, powoli zbieramy się do zbijaka. Tutaj mamy takie symboliczne kółeczko. Teraz będę objaśniał zasady i zaczynamy zabawę. 3, 2, 1, poszliśmy! Medali, koperta. Dobra. I dawaj od razu jeszcze raz na zmęczonego. Koperta na nogi, wbijaj, zbijaj. Okej, właśnie zakończyliśmy zbijak, który, jak się okazało, przyciągnął masę riderów i frekwencja była tak ogromna, że ledwo się mieścili za kółkiem. Za kółkiem, w kółku ledwo się mieścili. I wyszło to mega fajnie, mega się ubawiliśmy, mega się uśmialiśmy przy tym wszystkim. Nagrodziliśmy 5 zwycięzców i teraz przechodzimy płynnie do kontestu na średnich stolikach. Jest on dedykowany dla ludzi, którzy jeszcze nie skaczą dużych przeszkód, a już robią fajne triki, żeby mogli skleić swoje linie na średnich stolikach. Będą tam rywalizowały zarówno dziewczyny, jak i chłopaki cały razem, równolegle. Wyłonimy po trzech zwycięzców, zwycięzczynie. I aha, i jeszcze high jump. Tak samo zaraz od razu obok. Będziemy na najmniejszym kickerze na parku, żeby byli high jump, przez styczkę. Zobaczymy, komu uda się wylecieć najwyżej. Let's go, yeah, hands up, hustlers, busters, boosters, oh.
Everybody break that. Should know where to go. United States, no love, no breaks, no brow, high stakes. Smoke black folks, Big Macs, fat folks, ecstasy capsules, presidential scandals, everybody move. Pogoda nie rozpieszcza, ale rajderzy, którzy wpadli tutaj pojeździć, nie są z cukru i naprawdę mocno zapodali na średnich stolikach. Zaraz przestaje lać według prognozy, a my będziemy się kierować w stronę high jumpu. High jump na pewno będzie deszczowy, no i zobaczymy, jak się uda potem z dużą linią, ale robimy co możemy. Okej, zaczekaliśmy chwilkę, deszcz osłabnął praktycznie do zera. Według prognozy mamy około godziny okna pogodowego, także nie wiem, ile się uda konkurencji rozegrać, bo mamy ich masę, ale robimy co możemy, żeby rozegrać ich jak najwięcej. Za minutkę startujemy z high jumpem, potem płynnie przejdziemy prawdopodobnie do dużej linii, ale to zależy od zawodników, ile się ich zbierze, ile będzie chętnych. Możliwe, że jednak rozegramy best trick, a zawody na dużej linii zostaną przełożone na inną datę. Nic na siłę, najważniejsze jest, żeby chłopaki dobrze się czuli na skoczniach i żeby mogli oddać maksymalnie dobre przejazdy. Jedziemy! Again, I do it for my city. Look in my eyes, you see the pain is totally snippy. I roll a blunt and then I get on with my day. Another blog is making stories up again. I took it. That's why my name is Buckles Up like Chardonnay. Headlines never in the background. On the go, I don't ever think I sat. Tyczka wylądowała właśnie, jak się przyjrzę, na 2,30 m. To jest totalnie niemożliwe, że taka wysokość da się osiągnąć z tak małego kickera. Także ja jestem w szoku. Ja bym tyle na pewno nie przeskoczył, także ta poba dla chłopaków. Mamy jeszcze dwóch zawodników w ścisłym finale. Także zobaczymy, czy finalnie uda się tą wysokość przeskoczyć. Okej, jesteśmy w niedzielę po całej imprezie, która miała trwać do nocy, ale niestety pogoda nie pozwoli nam na kontynuację. Pogoda nie pozwoliła nam też na rozegranie zawodów na dużej linii i dwóch best tricków na dużym i na małym. Odbyły się za to wczoraj mega fajne jazdki podczas sobotniego jamu, gdzie dodatkowo rozegraliśmy bonusowy best trick razem z naszym partnerem, sklepem rowerowym Addict Bikes, gdzie fajnie chłopaki naprawdę wsypali super sztuczki. Fajnie odbył się też nice jam i relacja z Rampage'a. Bardzo fajny klimacik podczas nocnych jazdek. No a dzisiaj udało się rozegrać high jump i udało się rozegrać linię na średnich stolikach i udało się rozegrać zbijak. Także było bardzo fajnie, no ale niestety nie udało się rozegrać wszystkiego. Nic straconego, ponieważ zakładamy kolejne wydarzenie i widzimy się niebawem jeszcze raz. W końcu musi się udać.